Witam nowa zespół, który tak naprawdę bardzo dobrze znamy. Graliśmy z nimi spotkanie półfinałowe w klubowych mistrzostwach świata, gdzie przegraliśmy 3-0, natomiast w każdym secie różnica punktów wynosiła 2. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że jest to zespół w naszym zasięgu. Przede wszystkim nasze nadzieje i wiara i pozytywny występ i przejście do następnej rundy motywowany jest tym, że na pewno jesteśmy innym zespołem, na pewno ta myśl szkoleniowa, którą trener Piazza przekazuje zawodnikom, ma już więcej odzwierciedlenia na boisku. Wiemy, jak mamy grać, co robić i myślę też, że nasz zespół wygląda zupełnie inaczej. Stąd też na pewno nadzieje na awans, stąd też nadzieja na dobrą grę. Wiadomo, że zespół włoski składa się z samych bardzo dobrych zawodników i wynik jest sprawą otwartą, ale na pewno nie stoimy na straconej pozycji. Na tym etapie to nie można mówić o dobrym czy złym losowaniu. Trzeba skupić się na przeciwniku, którego akurat wylosowaliśmy i tyle. I trzeba zaprezentować się jak najlepiej potrafimy, żeby te swoje dobre rzeczy przekuć w punkty, a gdzieś też pracować nad tymi słabszymi elementami, które w siatkówce są rzeczą normalną, a mam nadzieję, że jak najmniej nam się przytrafi. Oczywiście przeciwnik bardzo wymagający. Nie oszukujmy się, że oni są też faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, ale myślę, że każdy zespół ma swoje szanse w tej fazie rozgrywek i my też te swoje szanse będziemy chcieli wykorzystać. Zawsze bardzo spokojnie podchodzę do takich losowań, a myślę, że na pewno mamy szansę i będziemy na pewno walczyć o zwycięstwo, żeby przejść do następnej rundy. Siłą rzeczy to będzie rewanż za te klubowe mistrzostwa, ale myślę, że zespoły nie będą patrzyły na to w tej kategorii. Raczej nowe rozdanie, nowe rozgrywki i nowy dwumecz. Absolutnie nie lubię patrzeć na kogoś, ani to wcale nie oznacza, że Zaksa ma takie fantastyczne losowanie, tam naprawdę nie ma słabych zespołów i ja osobiście się cieszę, że mamy takie losowanie, jakie mamy.